Zapraszam wszystkich kibiców do oglądania naszego pojedynku z Budowlanymi Łódź już w środę o 20:30. My też jesteśmy głodne sukcesu, jeszcze z nimi, zwłaszcza, że przegrałyśmy pierwszy mecz. Jesteśmy uważam, że jesteśmy troszkę inaczej nastawione mentalnie. Dlatego wszystko może się zdarzyć. Na pewno będziemy walczyć i uważam, że są duże szanse, żeby wygrać ten puchar. Mecz przeciwko mojemu ostatniemu klubowi tutaj w Tauron Lidze teraz. Na pewno będziemy chciały się zrewanżować za mecz, który grałyśmy w Łodzi. No i teraz taki mamy cel. Jesteśmy głodne zwycięstwa, to na pewno no, los nas w tym sezonie nie oszczędza i kwarantanny i różne urazy. No ale to się nie liczy. Liczy się to, co jest na boisku i na pewno damy z siebie 100%. Myślę, że to będzie zupełnie inne spotkanie niż mecz ligowy, bo tak naprawdę to jest jeden mecz, który może nam dać cenny puchar, cenne trofeum. Także no, wszystkie siły na pokład, wszystkie ręce na pokład i miejmy nadzieję, że w środę puchar wróci do Szczecina. Na pewno z tego względu, że gdzieś tam są w serii zwycięstw i to na pewno napędza drużynę. Dodaj pewności, także na pewno będą groźnym przeciwnikiem. Miejmy nadzieję, że nie powtórzymy błędu z meczu ligowego, gdzie nie udało nam się z nimi wygrać. Tak jak powiedziałam wcześniej, to będzie zupełnie inne spotkanie, także nastawiamy się na mocną walkę i kolejny raz dobre widowisko. Myślę, że wiara dziewczyn w to, że całkiem dobrze pracowaliśmy i że kierunek, który obraliśmy na początku, jest w miarę słuszny. Mimo tego, że nie wygrywaliśmy na początku i gra nie wyglądała dobrze. Tylko tyle, albo aż tyle, bo to było nam potrzebne, żeby wejść na pierwsze zwycięstwa. A to, co było później, to myślę, że to kontynuacja i trochę już inna historia. Dziewczyny rzeczywiście bez dużej różnicy wieku i gdzie na początku były głosy, że mogło to stanowić jakiś problem, że nie ma zawodniczki doświadczonej, która ustawiłaby szatnię, która opanowałaby stresową sytuację na boisku. W pierwszych meczach to było widać, w pierwszych meczach można się było do tego odnosić w ten sposób, natomiast później myślę, że kiedy wszystko albo większość rzeczy zatrybiło, no to jakby stało się naszym takim właśnie handicapem, że w trudnym momencie nie było spojrzeń tylko na jedną zawodniczkę i teraz ty coś zrób, ty coś powiedz, tylko to jakby przychodziło w grupie i to jest chyba, wydaje mi się, jakaś moc tego zespołu w tym sezonie. My mieliśmy grać z Rzeszowem jeszcze przed Chemikiem, bo mieliśmy wyznaczoną kolejkę ligową na niedzielę, pod to się przygotowywaliśmy. Później takie okoliczności, a nie inne i znowu się w pełni zgodzę z tym, że dla nas, dla naszego rozwoju, również w czasie pandemii, ciągłe granie jest bardzo cenne, a granie z mistrzem Polski, z bardzo mocnym, doświadczonym zespołem, jakim jest Chemik, grającym fajną, szybką, też dobrą technicznie siatkówkę, będzie wyróżnieniem, wyzwaniem i bardzo dobrym meczem. Po początkowych porażkach, które i tak były 3-2, więc ten zespół jakby ocierał się już o zwycięstwo. Pamiętajmy, że teraz ma zaległe bodajże 4 mecze względem nas, więc przy pełnej puli normalnie wskakuje i jest w czwórce, czy nawet na podium bodajże nas wyprzedzając, jeśli chodzi o pierwszą rundę, więc trochę stracił, ale nie aż na tyle, żeby myśleć, że ten zespół nie podźwignie się i nie będzie walczył. Turniej w Nowarze Champions League pokazał, że grały bardzo równo przeciwko wszystkim trzem zespołom, 2 mecze wygrywając, w trzecim przeciwko Nowarze ulegając 3-2 po zaciętym dobrym meczu, więc wydaje mi się, że to jest najlepsza recenzja zespołu Chemika Police i może też pstryczek w nos dla ludzi, którzy też już spisywali ich na straty, bo bardzo dobrze w sportowy sposób pokazali, co trzeba o tym sądzić? Na razie bardzo dobrze nam się gra i wskoczyłyśmy po tych 3 przegranych meczach, po tym ciężkim początku na taką fajną falę wygranych. Myślę, że też forma jest, więc no, oby tak do końca zostało. Na pewno będziemy się starać, żeby ten poziom cały czas podnosić, ale żeby taka jedna forma stabilna zawsze była. No ale wiadomo, że im więcej tych wygranych, tym chcemy kolejne i kolejne i kolejne.
No mam nadzieję, że uda nam się jakiś medal wyszarpnąć w tym sezonie. Bardzo dobrze się dogadujemy. Myślę, że i poza boiskiem, i na boisku mamy fajny kontakt ze sobą wzajemnie. No i też wydaje mi się, że jeżeli dziewczyny dobrze czują się ze sobą poza treningami, gdzieś się spotykają, to później to wychodzi na boisku i tworzymy razem taką zaufaną grupę. To będzie fajne granie i na pewno rzucimy wszystkie siły, żeby z Lublina wyjechać zwycięsko. Mam nadzieję, że to będzie dobre widowisko. Myślę, że potrzebowałyśmy po prostu więcej czasu, bo jesteśmy młodym zespołem, który musiał się zgrać. Szczerze, ja już nie pamiętam tych meczów. Teraz żyję tylko kolejnym meczem i staram się grać jak najlepiej i moje koleżanki też. Myślę, że dobrze nam to wychodzi i chciałbyśmy utrzymać taką dobrą grę do końca sezonu. To jest miłe i na pewno to nas też motywuje do dalszej ciężkiej pracy. Ludzie nas tak postrzegają jako może przyszłość, więc nas to tylko mobilizuje i bardzo się cieszymy, że jesteśmy tak odbierane. Chyba w każdej drużynie, jeżeli jest dobra gra, jeżeli jest wynik, to zawsze jest dobrze. Najgorzej chyba jak po prostu nie idzie i wtedy, że tak powiem, zespół zaczyna się troszeczkę sypać i różnić, ale my jednak poradziłyśmy sobie na początku z tym wszystkim i pokazałyśmy, że naprawdę jesteśmy prawdziwą drużyną.